Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Warszawa pamięta! Tego dnia na Woli ciężkie straty ponoszą bataliony Parasola i Pięści. Dowódca Parasola zostaje ranny. Niedobitki Pięści wycofują się przez ruiny getta na Stare Miasto. Lepiej wygląda sytuacja Baszty na Mokotowie. 44 oddziały, ale tam względny spokój. W jednym ze wspomnień przeczytałem, jak każda z dzielnic walczącej Warszawy Mokotów miał swoją specyfikę. Powstańcy nosili szare kombinezony zdobyte w magazynach Tobensa. Wspołem zalegały ogromne ilości sztucznego miodu, którego jeszcze 5 ton po kapitulacji dostało się Niemcom. No i były jarzyny, przedmiot zazdrości całego miasta. Niemcy zaczną nacierać dopiero pod koniec września. Na razie względny spokój. Zwracam się do pana doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Panie doktorze, w literaturze powojennej przechowywane są świadectwa traumy, można powiedzieć nawet pewnego wstydu, że się przeżyło. Często ci najlepsi, najwaleczniejsi ginęli, bo działali w warunkach tragicznych. A inni przeżyli, bo walczyli w innych okolicznościach i w innym miejscu. Przeżyli, żeby dać świadectwo, choć może nawet czasem, jakkolwiek to zabrzmi, zbytnio się nie nawalczyli. Choć jeśli chodzi o Mokotów, to Niemcy odcisną i tam oczywiście swoje koszmarne piętno. Jak to jest z tą traumą przeżycia wojny? Jeśli chodzi o Mokotów i piętno Mokotowa, to przede wszystkim kwestia Dolnego Mokotowa, tak mocno dotkniętego działaniami tzw. melnykowców, członków czy właściwie wyznawców ideologii ukraińskiej nacjonalistycznej, ale nie tej nazywanej banderowską, tylko oddziału OUN-A, czyli tak zwanych melnykowców od Andrija Melnyka. Ten właśnie ukraiński Legion Samoobrony, tak zwany Legion Wołyński, pacyfikował Czerniaków. Dlaczego mówimy o sytuacji wstydliwości? Otóż z tego powodu, że szczególnie ludność cywilna, ale również i niedobitki powstańcze na tamtym terenie, chociażby jeśli mówimy o zgrupowaniu Kryska, które walczyło na terenie Czerniakowa, to były jednostki, których sytuacja niestety w pewnym momencie była tak opłakana, że chęć przetrwania była ważniejszą od zachowywania może nie człowieczeństwa, no ale właśnie minimum nawet solidarności, choć starano się zachowywać i należy jasno stwierdzić, że tego typu przejawy solidarności miały miejsce, ale jeśli czytamy świadectwa osób, które ówcześnie na Czerniakowie były, to rzeczywiście to jedne z najstraszniejszych świadectw podczas powstania. Przytoczę cytat jednego z mieszkańców Czerniakowa, to jest cytat właśnie z tamtych momentów, kiedy wkraczały już oddziały niemieckie i kolaboracyjne oddziały melnykowskie oddziały Legionu Wołyńskiego. Pamiętam, a nie jestem bardzo strachliwy, ale kiedy Niemcy i Ukraińcy chodzili przed naszym domem i pokrzykiwali po niemiecku, czekałem, kiedy tylko rzucą granat do któregoś okna, być może do naszego też rzucą, a szafa, która stała przy oknie, nie była żadną przeszkodą, bo żeby rzucić granat, to nie był żaden problem i do dzisiaj pamiętam, że ze strachu dzwoniły mi zęby. Reszta młodszego rodzeństwa siedziała w piwnicy, a Niemcy buszowali po całym podwórku i co chwilę jakiś granat gdzieś wybuchał, ale na szczęście do żadnego okna na naszej posesji granatu nie rzucili. I nagle ktoś wali w drzwi. Ciotka moja otworzyła drzwi i wpadł mężczyzna niewysokiego wzrostu, dość krępej budowy ciała i widzę, że cały zanurzony we krwi. Od głowy do samych stóp dosłownie był zlany krwią i pokazywał, bo w ogóle nie mógł mówić, bo po prostu dzwoniły mu zęby ze strachu i ani słowa nie potrafił wypowiedzieć, tylko pokazywał, że jest ranny w szyję.
ciotka wzięła go, poszedł za nią, wzięła go do swojego pokoju, opatrzyła ranę, zawiązała mu szyję, opatrunek założyła i w końcu wymamrotał, że do niego również Niemiec strzelał i odpadł na tą górę trupów, bo stracił przytomność, ale po pewnym czasie, kiedy oni poszli, to okazało się, że przeżył i znalazł się u nas. I to jest po części odpowiedź na wstyd związany z tym, że udało się przeżyć, czasami pod górą trupów. Bardzo dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.